odpowiedzialność rządu Donalda Tuska oraz ministrów Jerzego Millera, Bogdana Cicha, Tomasza Arabskiego, Władysława Sikorskiego i Ewy Kopacz, a także generała Mariana Janickiego i innych osób. Rząd Donalda Tuska nie zapewni Polsce bezpiecznych samolotów dla biskupów i uzależni ją od sprzętu poradzieckiego. Minister Aleksander Szczygło przygotował w 2007 roku kupno nowoczesnych i bezpiecznych samolotów dla biskupów. Zapoznajcie się Państwo teraz z relacją, którą złożył na posiedzeniu zespołu pan wiceminister Kotas, który bardzo szczegółowo omówił wszystkie etapy procedury zapewnienia bezpiecznych samolotów dla VIP-ów. Tam było wszystko zapięte na ostatni guzik. Niestety, decyzją rządu pana Donalda Tuska, w szczególności ministra Klicha, wyżej uznano, że będzie ceniona dodatkowa toaleta niż dodatkowy silnik. Rząd Donalda Tuska zrezygnował z przetargu i przez 3 lata nie kupił nowych samolotów dla VIP-u. Dowódca Sił Powietrznych, generał Andrzej Błasik, przez 3 lata 11-krotnie wskazywał na fatalny stan floty samolotów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i domagał się od ministra obrony narodowej zakupu nowych samolotów. Proszę Państwa, dokumentacja tych 11 wystąpień pana generała Błasika, którą przedstawił ostatnio nasz dziennik, jest wstrząsająca. Ten generał, na którego próbowano zrzucić winę za tę tragedię, systematycznie dobijał się u swojego ministra, żeby zapewnić bezpieczną flotę, żeby zrealizować przetarg przygotowany przez Aleksandra Szczygło, bo samoloty poradzieckie są po prostu niesprawne, są zawodne i zagrażają życiu osób, które są nimi przewożone. Zlekceważono. Minister Obrony Narodowej nie zakupił nowych samolotów, stwierdzając jednocześnie decyzją nr 40, że flota 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego nie gwarantuje bezpieczeństwa przewozu. Po dzień dzisiejszy trudno zrozumieć, jakie motywy kierowały panem ministrem Klichem, który nie zgodził się na zakup bezpiecznych samolotów, a równocześnie stwierdzał w decyzji urzędowej, że flota tych samolotów nie gwarantuje bezpieczeństwa i zgodził się, by prezydent latał samolotami nie gwarantującymi bezpieczeństwa. Ta decyzja została wydana na 1,5 miesiąca przed tragedią w Smoleńsku. Groźny awarii po ostatnim remoncie Tu-154M numer 101. Minister Obrony Narodowej doprowadził do powierzenia remontu zakładów Olega Deripaski, Aviaki, w Samarze. Na zdjęciu premier Władimir Putin, właściciel zakładu remontowego Oleg Deripaski. Proszę Państwa, chcę tutaj zwrócić uwagę na pewien szczegół, bo cała sprawa jest już od wczoraj znana. Rzecz w tym, że dopuszczono do eksploatacji tego samolotu, chociaż podczas weryfikacji niesprawności w sposób jednoznaczny stwierdzono w uwagach z oblotu weryfikacyjnego, że niesprawny jest między innymi system łączności satelitarnej, ale mimo występujących niesprawności na podstawie wyników z wykonanych czynności komisja proponuje samolot Tu-154M101 dopuścić do wykonywania lotów o statusie HET. Za te właśnie działania, za te niedopatrzenia, za zlekceważenie bezpieczeństwa odpowiedzialny jest bezpośrednio minister obrony narodowej.